Witajcie, kochani, witajcie. Ja tak znowu na troszeczkę. Mamy 19 lipca 2024. A w tle, jak widzicie, moje lilie królewskie, które stoją w tej chwili w następnym pomieszczeniu obok mnie. Już trochę przybladły. I bardziej wyglądają jak ta moja bluzeczka. A w ogóle to od tego zacznę, bo to jest ciekawe. Wiecie, ja zwracam ogromną wagę. Ogromną wagę przykładam, ogromną uwagę zwracam na wszelkie znaki, symbole, intuicja, przeczucia, sny, wizje. To, co wam polecam, sama tak żyję. I nawet dzisiaj obudziłam się i pierwsza rzecz, moje oczy czego szukają? Tego koloru. To jest róż, ale tak delikatny, że aż czasami ja myślę, co to za kolor? I pośród moich ubrań wyszukiwały moje oczy zaraz po przebudzeniu tylko takiego koloru. A już rzuciło mi się to w oczy kilka dni temu, że ważny jest ten kolor. Wczoraj, jeżeli możecie sobie wyobrazić, godzina może 10 w nocy, a oglądałam to, co działo się w Milwaukee w stanie Wisconsin, ta konwencja republikanów, i przemawiał J.D. Vance, i przemawiał Donald Trump. Więc siedziałam do późna i nagle ni z tego, ni z owego. Ja wiem, że ja chcę pościel, którą mam i wierzcie mi, nie brakuje mi już niczego, ale nie, to musi być taki kolor. I znalazłam. Z tym, że nie dali mi zapłacić, mówię o sile wyższej niż ja, a to karta mi wypadała z ręki, nie, za nic na świecie to nie szło. Po to tylko, żebym się zorientowała, że po co płacić za przesyłki i tak dalej, jeśli jest w sklepie niedaleko mnie, to dokładnie czego szukam. No aż jestem ciekawa, pojadę dzisiaj. Bo ciągle jest rano, 9 rano. A ja przy tej swojej, no, drugiej kawce. Więc w takim momencie już mówię, ok, co ten róż chce mi powiedzieć? Bo jeszcze przyleciała dzisiaj kardynał Ona, ptaszek, usiadła na poręczy mojego balkoniku, jak piję to kawę i patrzę, a ona przyleciała i mnie szuka i wypatruje i widzi mnie, tak jakby chciała coś przekazać. Kardynał to symbol ktoś bliski z drugiej strony odwiedza cię. Są kardynały czerwone. O, koliberek przyleciał. Ma taki charakterystyczny, tak jak buziaczki przesyła. O. Kocham ptaki. Więc czerwony kardynał to jest on. Natomiast taki szarawy z czerwonym dzióbkiem to jest on. No i to była on. A wypatrywała mnie, a wypatrywała, a chciała upewnić się, że ja ją widzę. I siedziała, no nie przesadzam, z 15 sekund to najmniej. Ja mówię, no przestraszy się, jaka głowa rusza. A skąd? A czy chociaż mnie widzisz, jakby mówiła, czy chociaż widzisz? Więc to mogą, może zapowiadać, że nadchodzą jakieś wiadomości. Mars jutro 20 wchodzi w znak bliźniąt. A więc dużo się będzie mówić, komunikować, przesłanych wiadomości, propozycji itd. itp.
Więc być może już mi zapowiadają z drugiej strony, spodziewaj się wiadomości, ale także to jest energia żeńska, no bo to nie on przyleciał, tylko ona. Żeńska energia. Taki właśnie jaśniutki róż to też żeńska energia. To jest energia tej miłości delikatnej, czułości. Tak jak matka po raz pierwszy widzi swoje dziecko, które nosiła w łonie, i teraz przynoszą jej i ma je w objęciach. I patrzy z tą bezwarunkową miłością na to dziecię. To jest właśnie ten lekki róż. Także róże, muszę wam powiedzieć, mają bardzo wysoką wibrację, no bo wszystko jest energią. Jak energia, to wibruje. I teraz pytanie, z jaką częstotliwością, z jaką wibracją, wysoko, nisko. Róże mają bardzo wysoką wibrację. Ja zawsze kochałam róże. Zawsze nawet miałam kiedyś ogród różany od drzewek po miniaturki. I książkę mam o różach, wszystko o tych różach uczyłam się. Ale tu za bardzo warunków nie mam do tego wszystkiego. Poza tym chcę ściągnąć koliberki na moim malutkim balkoniku i trochę różnych ziół do kuchni, więc no nie ma miejsca. Może pewnego dnia. Marzy mi się taki domek z ogródkiem i oczywiście ogródek byłby różany. To jest moje marzenie, które ciągle trzymam, słuchajcie, wizualizuję i tylko patrzeć, jak się kiedyś spełni. Róża ma tak wysoką wibrację, że 3 razy większą niż lawenda. A lawenda ma bardzo wysoką wibrację. Róża 3 razy większą, więc silna wibracja. I teraz, jeśli to biała róża, to peace, spokój, pokój, ta niewinność, to może zaczynanie czegoś od nowa. Czerwona to pasja. No, akurat różowa, ta jasna różowa, to oprócz delikatnej miłości, takiego utulenia siebie, samej samego, kochania siebie, to także ta matczyna miłość i zaopiekowanie się sobą samą samym. Danie sobie czasu do uzdrowienia się, do zrozumienia pewnych spraw. Tu wyjść z kieratu i jest lato, ja na słoneczko, ja na ławeczkę, ja na spacerek. Po prostu zadbać o siebie. Ale ta delikatność, rozumiecie? To nie ma nic wspólnego na siłę kontrolować, na rympał i po bandzie. Nie ma nic z tym wspólnego. Więc przyłóżmy do tego wagę. Ja ten pościel muszę kupić, bo to jest comforter. Ja mam już taką, tylko że w kolorze, sama nie wiem, co to za kolor, jakiś szarawy. I teraz chcę zamienić na kolor różowy. To jest tak delikatna pościel, że tylko patrzysz na nią, to chcesz się położyć i zasnąć, a cóż dopiero, jak w niej jesteś. Ja uwielbiam moją pościel. Jak już kupię tą różową, to rzucę wam albo wystąpię następnym razem i w tle będę miała właśnie, żeby wam pokazać, o czym ja w ogóle mówię. No ale przystępujemy do innych tematów. Wczoraj, 18, kiedy nagrywałam filmik, nagrałam, rzuciłam na YouTube, dosłownie 3-4, najwyżej 5 minut później, siedzę sobie tutaj, balkonik otwarty. Jaki wybuch! Jakżeż coś pójdzie głośno, że aż ja mówię, co to za wybuch? I nagle nie ma prądu, nie ma internetu. Była tylko woda. Ciągle wody było dosyć. Cały czas, nigdy się nie zatrzymała. Cisza.
zachmurzony. Taka atmosfera, wiecie, co dalej? Zadzwoniłam oczywiście od razu tutaj do management. Ona powiedziała, że się wystraszyła mało, że kostki nie skręciła, bo wchodziła po schodach. Jak ten wybuch usłyszała, to nie wiedziała, jak ma zareagować. Zadzwoniłam na policję, dałam znać, zadzwoniłam, no bo nie wiem, co to jest. A tu większość ludzi, no nie wiem, czy od razu rzuciłaby się na telefon, żeby komukolwiek dawać znać. Zadzwoniłam do JCPNL, czyli tutaj, gdzie oni dostarczają nam tę energię. No, wszędzie dałam znać. Wziąłam długi, piękny prysznic i mówię, jak tak? To z niczego nie będę mogła korzystać. Dobrze, że mam komórkę, no bo na telefonie wszystko jest, bo to te smartfony. I trzeba naładować, a więc naładuję w samochodzie, bo mam ładowarkę. I jadę sobie na śniadanko do restauracyjki w takim razie, bo nie chcę otwierać lodówki do czegokolwiek, nawet żeby do kawy mleko wziąć. No niech się tam trzyma, wszystko chłodzi. Pojechałam sobie do restauracyjki, zjadłam śniadanko, pojechałam do paru sklepów, tu wysłałam rachunki, tu zrobiłam to, tamto, więc wróciłam. Zresztą już mnie na telefon dawali znać, że jest prąd. No tylko myślałam, czy jeszcze jest internet. Wszystko było pięknie, ładnie, wróciłam, a że był włączony, było chłodzenie włączone, więc jeszcze i było przyjemnie, fajnie, miło, bo się zrobiło nagle parno koło południa. I się wszystko dobrze zakończyło. Ale to było ciekawe, jak to buchnęło. No, ja nawet zatrzymałam się koło pana, który był w tym samochodzie od tych spraw właśnie energetycznych i zapytałam, czy to circuit breaker, czyli taki bezpiecznik, który jak coś już się przeładuje, jak już za dużo czegoś, to bam pójdzie i traci się przepływ prądu, nie ma prądu. I on mówi, no to mogło być, bo oni dopiero przyjechali. To wszystko jest możliwe. I jeżeli tak, to dobrze, bo pokażę, gdzie jest problem. No, ja tu nie jestem specjalistką, więc nie będę tu się rozwijała tematycznie. Ale no dobrze, no wszystko jest ok, ale muszę wam powiedzieć, że to było coś. I mówię, czy to jest też jakiś znak? No bo u mnie wszystko są znaki. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Więc może tak być, że już będzie czegoś dosyć i bem, jak pójdzie, to pójdzie. I trzeba będzie zresetować coś, bo już to nie działa. No a to wszędzie chyba, kochani, można powiedzieć, co? To już nie działa, to nie ma sensu i trzeba wymyśleć coś nowego i lepszego. Oglądałam wczoraj, to jest jedyny dzień, gdzie oglądałam, bo widziałam 18, że wystąpi Donald Trump. Nie oglądałam całości, bo to aż niemożliwe. Słuchajcie, po pierwsze, energia niesamowita, bardzo wysoka wibracja. Tutaj późno wieczór już, a ja tak naładowana pozytywnie. No to jest to, czego ja chcę. I teraz pod moim ostatnim filmikiem z tego 18. Ktoś tam, no były różne zdania i komentarze i ktoś tam napisał. No jak można głosować za kimś, szczególnie kobiecie, kto jest przeciwko prawom kobiet i tak dalej. Wszystko się zgadza, ja jestem za prawami kobiet. Z tym, że wyraźnie powiedziałam w filmiku. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zrozumieć, to już się zamyka temat. To już po co dyskutować dalej? Teraz. Komuś innemu też napisałam. A, bo co to Polaków czy dołować, czy krytykować, że nie umieją czegoś wymówić. Więc napisałam, mądry zastanowi się, pomyśli, zastanowi się, zatrzyma się. A nie mądry właśnie tak zareaguje. A co?
Co my, taki dumny naród, a tutaj będzie ktoś nam mówił, że my robimy coś nie tak. Ja, kochani, tak jak napisałam tej osobie i wam powiem, ja przemawiam do tych pierwszych, do mądrych Polaków, którzy załapują, co ja mówię. Bo wy jesteście mądrzy. A to, że się znajdzie jakiś troll albo ktoś, kto, no, nie wszyscy są tak samo inteligentni, bystrzy i w ogóle rozumieją moje metafory itd., itp. Wiecie o co? Wy wiecie, o co chodzi. A że się czasami złapie ktoś, komu nie pasuje cała agenda i sens, i serce, gdzie mam w tej wypowiedzi, no to oczywiście przyczepi się do wszystkiego. Właśnie przez takich ludzi, ludzie zdolni, utalentowani, nie pokazują swoich darów i talentów, bo się boją ocen. No to nie przejmujcie się takimi. Trole były, są i będą. I to też ludzie. Może ludziska, ale no, z gatunku ludzi. Teraz były też wypowiedzi pod tym filmikiem z 18. A inni to też tak robią. A tutaj w tym kraju to jest tak i tak, a w tamtym to jest jeszcze takie wypowiedzi. Więc ja mam pytanie do tych osób, które tak się wypowiedziały. Czy jak inni zaczną rzucać się w przepaść, czy ty też się rzucisz? No tak, no bo skoro oni to robią i to jest okej, więc czy ty też to zrobisz? Czy może jednak zatrzymasz się i zastanowisz, zaraz, zaraz, że ja nie będę skakać w przepaść tylko dlatego, że oni skaczą? No i znowu, jedni już zrozumieli, o czym ja powiedziałam, o czym mówię, a drudzy kompletnie nie kapują. Więc dopowiem, to, że inni coś robią, to, że inni coś mówią, to jeszcze nie oznacza, że ty masz robić to samo. Ok, idziemy dalej. Idziemy, wy jesteście cudowni. Dziękuję za wszystkie wspaniałe komentarze, dziękuję za łapki w górę i proszę jednocześnie o zasubskrybowanie tym, którzy jeszcze tego nie zrobili. Ok? No czekam, że dojdę do tej setki. Potem to już mi nie będzie zależało nawet. To i teraz mi nie zależy, bo ja z tego nie mam żadnych pieniędzy, jeżeli nie wiecie jeszcze. Nie mam ani grosza, bo chcę być tym, kim naprawdę jestem, czyli osobą niezależną. Więc nie zarabiam na kanale nic. No, ale to miło, kiedy pokazujecie, że lubicie coś, że piszecie. Nawet jeżeli się nie zgadzacie, okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Nawet kiedy jest łapka w dół. Okej. Okay. Mnie to też coś mówi. Ale jest jakaś reakcja. To znaczy, że myślicie, aprobujecie, dezaprobujecie, wszystko jest ok. Z góry dziękuję. No więc oglądałam to spotkanie wczorajsze, ostatnie zresztą, i na samym końcu był prezydent Donald Trump. Na uchu miał prawym. Tutaj, gdzie to było postrzelone, taki opatrunek biały. Wy wiecie, że było sporo osób, które sympatyzowało z tym, co stało się i że to ucho było uszkodzone, że oni też mieli bandaże na prawym uchu. No, wiecie, to trochę się uśmiechnęłam, ale mówię, okej. Okay. No, to są prawdziwi trampiści. Czują, co on czuje i pójdą w ogień za nim. Dużo energii. Absolutnie podpisuje się pod tym, co mówił Donald Trump. Właśnie dlatego chcę, żeby on został prezydentem. Czas naprawić, co jest w Stanach Zjednoczonych nie tak. Czas przywrócić świetność. Wolność, niezależność, a nie
Nie mamy nic do powiedzenia za Bidena. On ściąga kogo chce, robi co chce. W ogóle to jest wolna Amerykanka, jak na westernie. No, tak nie może być. Więc mnie się to wszystko podobało, ale nie słuchałam do końca. To się przyznaję, bo w końcu już o 12 w nocy mówię, no nie, no już jestem zmęczona, idę spać. Ale w całości wysłuchałam wystąpienia kandydata wyznaczonego przez Donalda Trumpa na wiceprezydenta, czyli J.D. Vance. Wow! Tylko tyle powiem. Wow! Wiecie co? Od razu pomyślałam, jak jego słuchałam. I to jest moje przeczucie. On będzie kandydował na prezydenta. Jeżeli zechce, będzie. A myślę, że zechce. Że już on złapał tego bakcyla. 39 lat, 2 sierpnia będzie miał 40. A więc będzie miał 44, 45, kiedy będzie mógł kandydować. Świetny wiek, nie dziaders. Młody, ale już doświadczony, ze świetnym wykształceniem, zresztą jego małżonka, usi. Jest też po Yale Law School, jest też prawniczką. Widać, że to takie dobre małżeństwo. A on to, co przeszedł, była tam jego też i matka, o której głośno mówi, że była uzależniona od narkotyków. A w ogóle to jest ciekawa historia z nią, bo z tego filmu, jeżeli na Netflix oglądaliście Hillbilly Elegy, ona była pielęgniarką. Więc to mądra, wykształcona kobieta. Ale co się wydarzyło, to ja wam nie powiem, bo to nie było pokazane. Ona w pewnym momencie, o, ty nie będziesz brać tego leku, to sama przyjmowała. I uzależniła się. Czy to było przeciwbólowe? Uzależniła się. No i potem heroina. No, narkomanka była. No i teraz jest czysta, tak? Była tam, no, pokazana. I jego rodzina, tego J.D. Vance. Świetne przemówienie. Świetne przemówienie. On także wyraźnie podkreślił, że kiedy wejdzie do Białego Domu, to, bo to Republikanie słyną z tego, że od razu im się zarzuca, o, to tylko dla bogatych i tylko bogatym. No, on wyraźnie mówił, że on będzie wspomagał takim środowiskom, takim rodzinom, takim ludziom, takim dzieciom, takim samotnym matkom, samotnie wychowującym dzieci, jak, co on przeszedł i przeżył. On zna tę rzeczywistość z autopsji, więc on będzie pomagał także tym biednym, którzy chcą pracować, którzy dają z siebie dużo, a nic nie mają, nie mogą do niczego dojść. Więc to jest bardzo pozytywne przesłanie i ucieszyło mnie. Tymczasem prezydent Joe Biden. No to jest już nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Ma COVID. No tak, zachorował. I o dziwo. Chodzi bez maseczki. Ja nawet widziałam, że ktoś z ochrony to nawet się trochę odsunął. No, nie wiem, czy to po prostu myślał, czy się nie zarazi. No to jest wirus, więc albo powinien zostać w domu, albo przecież tak sam był za tymi maseczkami. Dlatego mówię, nie to, że ja jestem za maseczkami, żeby nosić. Byłam przeciwna, ale on przecież zaszczepił się i tak pokazywał to i tak dalej. I teraz i tak kazał nosić maseczki, trzymać się z daleka od siebie, a teraz co? No, bo jak dotyczy to ich, tak jak Gavin Newsom w Kalifornii, to kiedy wszyscy siedzieli zamknięci, on w restauracji siedział z zaproszonymi gośćmi i
obok siebie i tego nie przestrzegali. Czyli jedno prawo dla nas, zwykłych ludzi, a drugie dla tych uprzywilejowanych, na tych wysokich stanowiskach, tak zwanych elit. No właśnie. Teraz. Ciekawa rzecz. Jako ciekawostkę powiem. Skoro mowa była o Kalifornii i Gavin Newsom. Wyobraźcie sobie, no bo to jest typowy demokratyczny stan, gdzie jest bardzo drogo, jest przepięknie. No bo ja byłam w Kalifornii kilka razy. Jest absolutnie przepięknie. Co za wspaniała natura i w ogóle. I olbrzymi. To mógłby być osobny kraj. No, ale socjalizm. Czyli bogaci powinni płacić na tych, którzy nie chcą pracować, na nielegalnych migrantów, tak, których zaprasza bardzo. I nielegalnym jest lepiej niż tym innym, którzy gdzieś tam pod namiotami na ulicach mieszkają. To jest socjalizm, kochani. No i szkoła. Jest wprowadzone zarządzenie. I nauczyciel musi się dostosować. No ale skoro jest w socjalistycznym stanie, 8-letnie dziecko, dajmy na to chłopiec, jeśli podejdzie do nauczyciela, nauczycielki i powie: proszę nazywać mnie Alicja. Nauczyciel nie tylko nie ma prawa powiedzieć dzieciaku, co ty wygadujesz, masz na imię John. Jak najbardziej, Alicjo. Mało tego, nie ma prawa powiedzieć o tym rodzicom. Teraz ja, nauczycielka dawna i matka przy tym. No ja sobie czegoś takiego nie mogę wyobrazić. Więc to jest to, w którą stronę idą demokraci i lewica. Nie myślcie, że będzie inaczej z Unią Europejską. To jest ten globalizm. To jest to, w którą stronę oni nas prowadzą. Możesz mieć dzieci, tyle że niekoniecznie będziesz mieć dużo do powiedzenia. Donald Trump powiedział też coś, o czym ja niedawno w jakimś filmiku mówiłam, że mężczyźni transgenders nie mogą występować w sporcie kobiet. I są wyżsi, i są silniejsi. W ogóle o czym tu mowa? No to popieram absolutnie w 100%, bo sama o tym mówiłam. To jest nonsens, po prostu nonsens. No ale to są demokraci. Teraz uwaga. Nie wiem, czy wiecie. No, wiecie, że nową prezydentką, jak to mówią z lewicy, Komisji Europejskiej jest pani Ursula von der Leyen. Na kolejne 5 lat. No, wiecie, co ja na ten temat myślę tej Unii. Więc nie będę się powtarzać, 18 powiedziałam to, co przeczuwam. I tylko dodać mogę, że nawet aniołki o to nie pytałam, ale moje uczucie jest, że to padnie, ta Unia Europejska, bo to ludzie przebudzają się coraz bardziej i będą widzieć, że to nie ma sensu. Z tym, że po dobroci to się nie skończy. To mogę dodać. A oni już na pewno kombinują plan B. I to tyle. Co jest ciekawe, to jeśli chodzi o Wojsko Polskie, czy wojsko każdego państwa, które należy do Unii Europejskiej. W ogóle
kto podpisał się pod tym całym wszystkim, tym wejściem do Unii Europejskiej, to był jeden punkt, który mówi, że nawet jeżeli wyjdziesz, tak jak w przypadku Brexit, nawet jeżeli wyjdziesz z Unii Europejskiej, ciągle, jeśli chodzi o obronność Unii Europejskiej, musisz dostarczyć kasy czy wojska tyle, ile ci zażąda Komisja Unii Europejskiej. Także Wielka Brytania chciała, nie chciała, będzie musiała pomóc, bo podpisała taki pakt. To tak jak cyrograf, ja to nazwałam, jak o tym usłyszałam. Raz podpiszesz i nie ma niestety wyjścia, jeśli chodzi o obronność. A więc spodziewajcie się, że jeśli chodzi o wojsko także polskie, już nie będzie pod dowództwem. Ciekawe, czy już wiecie, czy to będzie ogłoszone. Nie będzie już pod dowództwem polskiego rządu. Będzie pod dowództwem Unii Europejskiej. Jeżeli Unia zażąda, proszę dostarczyć tylu i tylu ludzi, czy taką i taką kasę na obronność. Chcieli, nie chcieli, dać musieli. To uważam za bardzo ciekawe. To się dopiero wczoraj tego dowiedziałam. Wow. No, napiszcie, co o tym myślicie, co wiecie. I na koniec, wiecie, jutro dwie rzeczy na koniec. Jutro Mars wchodzi w znak bliźniąt, 20. 21 pełnia Księżyca, ta druga w Koziorożcu, 29 stopni. Rzeczy się kończą. I 22 Słońce wchodzi w znak Lwa. I raczkom i lwom najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Dużo energii. Ale Mars w bliźniętach, gdzie Jowisz jest w bliźniętach, cały rok jeszcze. To znaczy, że dużo energii będzie rzuconej na komunikację, rozmowy, kontakty. A kto jest pod znaku bliźniąt? Donald Trump. Także prezes Jarosław Kaczyński. Czy to coś oznacza? No, że może zechcą więcej się komunikować, mówić, rozmawiać, przemawiać. Wszystko, co dotyczy komunikacji, kontaktów, krótkich podróży. No ja to widzę w przypadku Trumpa. Przecież on nie może osiąść na laurach. 5 listopada wybory. Więc na pewno będą krótkie podróże. To jest to. A już jeżeli i o Trumpie, to muszę wam powiedzieć, że ja powiedziałam 18, zdaje się, że no, ja nigdy nie byłam w jego obecności, więc podobno jest wysoki i taki potężny gość. Ja wczoraj jego oglądam, jak on przemawia i mówię, co ja takiego najlepszego powiedziałam? Przecież ja nie tylko, że widziałam go, ale ja stałam przy nim. Rozmawiałam z jego drugą żoną Marlon Maples. Byłam, już wam mówię, ale to było milion lat temu. Jeszcze istniało kasino w Atlantic City, Trump Castle. Trump's Castle to było jedno chyba z jego pierwszych kasyn, tak mi się wydaje. I ja weszłam do damskiej toalety, a to wszystko było przepiękne. I była tam ta druga jego małżonka, Marla Maples i Tiffany, ta córka, która, no bo z pierwszą żoną miał troje dzieci, to wszystko widzimy, Dan, Eric i Ivanka. I o nich się najwięcej mówi. Potem było z drugą tą małżonką, Tiffany. Ona już dzisiaj jest mężatką. Po szkole prawniczej jest mężatką. A ona wówczas była na rękach niańki, może miała ze 3 latka. Śliczna blondyneczka, cała głowa w lokach. Ja tam weszłam, one były i ja nigdy nie proszę gwiazdy czy ludzi znanych, o, czy mogę zrobić z tobą zdjęcie. Mnie by to do głowy nie przyszło. To absolutnie. Niech kobieta robi, co ma robić, jest w toalecie, czy przed.
Ja o takie rzeczy nie zaczepiam. Więc nie mam zdjęcia, ale porozmawiałam sobie chwilę tam. I jak wyszłyśmy z tej toalety, to kto nadszedł? Donald Trump. Więc ja byłam w jego obecności tak blisko, jak tych kwiatów, co są z tyłu za mną. I on fajnie, bo ona odlatywała do Mar-a-Lago, do rezydencji na Florydzie. Więc ją tam poklepał po pewnej części ciała, tak miło, przyjemnie, z miłością. Mówię o Donaldzie Trumpie. Uśmiech, buziaczki i ona poszła w swoją stronę, a on w swoją, a ja w swoją. Ale było bardzo miłe spotkanie. Teraz, no jest wysoki, ale nie zrobił na mnie wrażenia, że olbrzym. No wysoki, ale wiecie, tyle lat temu on był szczupły. On nigdy nie był maciupeńki, ale nie taki, jak dzisiaj wygląda. No i tyle lat później, słuchajcie, no to mogło być około 27-8 lat temu. No to on był w innym zupełnie wieku i oczywiście, że inaczej wyglądał. Wyglądał świetnie. Przystojny gość, przystojny, bardzo miły, bardzo sympatyczny. Tak jak z miłością potraktował i swoją żonę, i córeczkę. No, no było miło popatrzeć, więc. A poza tym biznesmen. To nie jest legat. No, no, no. To nie legat, to nie obibok, to nie jakiś cwaniak tuman. Nic z tych rzeczy. Więc ja miałam wtedy bardzo dobre wrażenie, ale wczoraj, jak go słuchałam, aż się zaczęłam śmiać. Jak ja mogłam o tym zapomnieć? Jak ja mogłam o tym zapomnieć? Okej, kochani, więc czekamy na to wszystko, co będzie się działo. Ja myślę, że będzie dużo wiadomości, dużo informacji, dużo przepływu opinii, ten sądzi to, to tamto, ten komentuje tak inaczej. I wam dziękuję serdecznie jeszcze raz za komentarze. Palec albo w tę, albo w inną stronę. Jak uważacie, z góry dziękuję za to, że jesteście ze mną. I miłego i przyjemnego dnia czy wieczorka, wieczorku, gdziekolwiek jesteście. Moc miłości. Buziaczki, uściski, kocham Was bardzo i do kolejnego razu. Pa!